Hi guys, witajcie na moim kanale, nazywam się Lexi i w dzisiejszym odcinku będziemy czytać ludzi assumptions, po angielsku assumptions, a po polsku założenia na mój temat. Ja na Twitterze spytałam się, żeby ludzie pisali i tak też zrobiliście, so yeah, let's get into it. Jestem ciekawa, co wy myślicie o mnie. Bardzo szybko wybaczasz i często zwalasz winę na siebie, nawet jeśli wcale nie była twoja wina, żeby tak zakończyć konflikt. Szybko wybaczam. Tak, to jest prawda, bo w sensie ja wybaczam wszystko. Ja zostałam tak wychowana, żeby wszystko wybaczać, jeśli ja bym komuś czegoś nie wybaczyła, to jest grzech. Nawet jakby ktoś mi największą krzywdę ever zrobił, to ja zawsze wybaczę. Czy ja będę wtedy udawać, że to się nie stało? W sensie, że ta krzywda nie została wyrządzona? Absolutely not. Ja jakby wyciągnę z tego jakieś tam konsekwencje czy coś, ale wybaczyć zawsze wybaczę. A czy biorę winę na siebie, żeby zakończyć konflikt? Nie, raczej tak nie robię. Może były jakieś pojedyncze tak sytuacje. Tak naprawdę nadal do końca nie czujesz internetu i nie masz pomysłu na siebie. To są takie fale, czasami czuję się zajebiście, czasami jest super, wiem co chcę robić, wiem jak chcę to robić, a czasami są takie dni, że po prostu I'm like, what the fuck? What the fuck? Często coś nadinterpretowujesz. To jest prawda. Ja bardzo analizuję jakieś czasami niepotrzebne rzeczy. W sensie ton, jak ktoś coś do mnie powie, to czasami ton, jakiś wiecie, mimikę, jakieś tam gestykulacje. Ja jestem obserwatorem i ja czasami przeanalizowuję niektóre rzeczy. Czasem nie umiesz okazywać emocji tak, jakbyś chciała. Big facts, big facts. Jesteś osobą, która szybko da się wyprowadzić z równowagi, ale tego nie pokazujesz. Zależy jaka sytuacja, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że umiem utrzymać równowagę. Ile razy jest taki moment w moim życiu, że ja chciałabym komuś normalnie uderzyć kogoś, bo jestem tak wkurzona, ale utrzymuję równowagę, I keep calm, jakby umiem się zachowywać. Obrażasz się, stwarzasz często kłótnie, kompletnie z dupy i sama prowokujesz. Nie masz też dystansu do siebie, jednak ty możesz z innych żartować, ale inni ludzie z ciebie już nie. Nie zgodzę się z tym, w sensie wydaje mi się, że nie jestem osobą, która się szybko obraża. Nie wiem, co musiałby ktoś mi powiedzieć w twarz, żebym ja się obraziła. Aczkolwiek osoby, które są dla mnie bardzo ważne, te moje najbliższe, nie wiem, top 3 osoby, no to ich jakby, ich słowa mają o wiele większą wagę niż przeciętnej osoby i oni jakieś najmniejsze nie wiem, nie wykroczenia, ale jakąś małą rzecz mogą zrobić, a ja to mocniej odczuję i mocniej mnie to zaboli. Ale czy ja się obrażam? Uważam, że ja nie jestem obrażalska. Nawet lubisz chyba, co nie? Czasem. Ja właśnie, no ja jest, mam, wydaje mi się, że mam dystans do siebie i lubię właśnie jak ktoś ciśnie. Wolę jak ktoś, to głupio załóżmy, ale wolę cisnąć z siebie dla beki niż na przykład wysłuchiwać komplementów. Nie znoszę słuchać komplementów. Często nie umiesz okazywać ludziom swoich uczuć. No, jeśli chodzi o na przykład romantyczne rzeczy, no to ja jestem bardzo nieromantyczna i czasami na przykład mam ochotę coś zrobić, w sensie, nie wiem, kogoś przytulić albo powiedzieć coś, ale potem sobie myślę, cringe. Patrzysz tylko na siebie, zawsze gadasz na innych, a na siebie złego słowa nie powiesz. Każdy jest winny, tylko nie ty. A nie zgadzam się. Wydaje mi się, że ja umiem przyznać się do winy. Oczywiście jest to ciężkie, jest to niewygodne, ale jest taki jeden serial, nazywa się Jane the Virgin i ja go całego od dechy do dechy obejrzałam i ten serial, to głupio zabrzmi, ale nauczył mnie przepraszać i przyznawać się do winy, w sensie nie jest to aż takie trudne, kiedyś to na pewno było trudniejsze. To dużo w życiu przeszłaś, dlatego masz wielki dystans do ludzi, jesteś obserwatorem. Jestem obserwatorem, no ja bardzo jedny, ja lubię analizować różne jakieś ruchy, różne jakieś zachowania. Na przykład na Instastory jest taka jedna influencerka, bardzo dużo osób jej nie lubi, a ja oglądam jej Instastory i bardzo ją bacznie obserwuję. Nawet Janek może powiedzieć, wiesz o kogo mi chodzi? A ja obserwuję i wydaje mi się, że ona jest po prostu biedna, no jest mi jej żal i... Janek, wyglądałeś to, co słyszałeś, co ty do mnie? Ja naprawdę analizuję, obserwuję każdy jej ruch, każdy. I no po prostu ja widzę trochę inną stronę jej niż... A ona, nie wiem, dobra, nieważne, ale jestem obserwatorem. Czasami, kiedy masz gorszy humor w internecie, pokazujesz wykreowaną postać. Choć na co dzień jesteś bardzo szczera z widzami i mówisz o słabszych momentach. Myślę, że na pewno zdarzyło się kiedyś tak, że miałam gorszy dzień, a...
a musiałam założyć fake smile, ale w porównaniu do innych osób działających w internecie wydaje mi się, że ja dosyć dużo pokazuję właśnie naturalnie jak jest i mówię o tym, że okej, dzisiaj mam zły humor, dzisiaj to, dzisiaj tamto, dzisiaj mam okres, dzisiaj jestem chora, bla 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 bla. Jesteś bardzo dobrą i kochaną osobą, ale też leniwą i nieufną. Często boisz się wykonać krok w przód. Zgodzę się z tym, że jestem leniwa i nieufna, ale też do pewnego momentu, no w sensie jestem też naiwna i bo ja nie wpuszczam nowych osób, no new friends, nie wpuszczam nowych osób jakby do swojego grona, ale jak już kogoś wpuszczę, jak już kogoś pozwolę, że ta osoba się zbliży do mnie, no to wtedy jestem ufna, jestem bardzo ufna. Często powtarzasz, że nie umiesz matematyki i nawet nie próbujesz rozwiązać jakichś działań na filmie tylko po to, żeby zdobyć sympatię widzów, a szczególnie tych młodszych. Z matmą nie, ja naprawdę nienawidzę matmy, nie potrafię matmy i jest mi niedobrze, jest mi autentycznie niedobrze, jak mam coś zrobić z matmą. Nie robię to, bo to jest relatable. Nawet nie przyszło mi to do głowy. Masz niby znajomych i przyjaciół, ale nie masz takiej osoby, która jest dla ciebie najlepsza. Mam taką osobę. Mam takie osoby nawet, można powiedzieć. Jeśli chodzi o sprawy sercowe, to zatrzymałaś się na poziomie 16 roku życia. Boisz się problemów i zamiast być wsparciem, to wyrzucasz problem za drzwi, a nie na tym polega dorosłość. Uważasz się za osobę poszkodowaną i nie widzisz najmniejszego problemu u siebie. Zgodzę się z tym, ale nie z tą końcówką, że uważam się za osobę poszkodowaną. Nie uważam się za poszkodowaną. W internecie udajesz wyluzowaną i z dystansem, tak zwany wywalony w hejt, ale w rzeczywistości jesteś wrażliwa i bierzesz do serca. Zależy jaki to jest komentarz, zależy. Ja mam takie słabe punkty, że ja wam też o tym nie mówię. Mam takie jakieś słabe punkty, że jak ktoś komentarz rzuci w tą stronę, no to mnie to zaboli, chociaż ja może będę udawać, że jest okej. Okay. Jak ja pokażę, że okej, okay, mnie to zabolało, to tych komentarzy może być jeszcze więcej, więc ja czasami wolę po prostu dawać, a it's okej, okay, ale tak naprawdę w środku boli, ale to jest rzadko, to jest naprawdę, ja mam może kilka takich słabszych punktów, a tak to raczej umiem sobie poradzić z tymi komentarzami. Obrażasz się często o głupoty i nie potrafisz przyznać się do błędu. Ja nie wiem, czemu tyle ludzi uważa, że się obrażam tak bardzo, ja naprawdę się nie obrażam. Wydaje mi się, że ja potrafię się przyznać do błędu, jeśli ja faktycznie uważam, że coś odwaliłam, że coś źle zrobiłam. Ja też często próbuję się postawić po drugiej stronie, w sensie, okej, gdybym ja była tą drugą stroną, jak ja bym się zachowała, jak ja bym to odebrała, czy to by mnie uraziło. Wiesz, że zmarnowałaś to, że Stu dał ci taką szansę na stanie się zajebistą influencerką. Ja uważam, że nie zmarnowałam. Ja jestem dokładnie w tym punkcie, w tym momencie otaczająca się tymi osobami, jakimi mam się otaczać i jest tak, jak ma być. Nic bym nie zmieniła. Jesteś tą osobą, która nie zabiega o kontakt, chyba że ci na kimś bardzo zależy. Big facts, big facts. Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia. Nie, miłość nie, jakieś tam zauroczenie, jakiś crush, ale nie miłość. Wydaje mi się, żeby pokochać kogoś, to musisz ich najpierw poznać. Tak mi się wydaje, bynajmniej nie jestem specjalistą od miłości. Dobra, słuchajcie, to tyle w dzisiejszym odcinku. Thank you guys so much for being here. It is what it is. That's all I gotta say. I love you guys so much. See you tomorrow. Bye.